Serwus, dziewczyny, chłopaki. Teraz film, co u mnie nowego w motocyklu. Jak widzicie, mam stelaże pod kufry boczne. Nigdy wcześniej nie myślałem o stelażach. Zawsze mówię, a będę unikał kufr bocznych, jakiś tam nawyżej torba, cokolwiek. O, konik. Serwus. No, ładna kolica do jazdy nie tylko na motocyklu. Wracając do tematu. Nigdy nie myślałem, że będę miał kufry boczne, ale po pewnym wypadzie jednym już na Rumunii stwierdziłem, że warto. Oprócz kufra centralnego warto by mieć też kufry boczne, ale takie nie takie duże. Nie 40, a 30. I udało mi się trafić. Zresztą kto obserwuje mój kanał, ten widział w cyklu filmów serwis, że zakupiłem sobie zarówno kufer centralny, jak i stelaż do niego, jak i kufry boczne właśnie ze stelażami pod kufry boczne, tylko że do innego motocykla. Trzeba było je zespawać. Tu pozdrawiam Pawła, dzięki za solidną robotę. Bardzo fajnie się spawało, bardzo przyjemnie. Zresztą żeśmy spędzili od chyba 17 do 6 rano prawie. Było, zarobiliście tyle tych przymiarek, więcej przymiarek przykładania niż tego spawania. Ale są, oto one. Zobaczcie, lewej strony się fajnie komponuje, przymocowany jest do podnóżka. I idzie wzdłuż do końca pod pewnym kątem, tak jak chciałem, żeby można było wygodnie też siedzieć plecaczkowi. Z tyłu mamy pałączek fajnie wyspawany, bo jest pomiędzy rejestracją a światłem stopu. No i z drugiej strony mamy tak samo zaraz nad rurą wydechową, gdzie jest około 3,5 cm, żeby było luzu między rurą wydechową a dołem kufra bocznego. Chciałem mieć po prostu taką większą wentylację. Zatem według mnie idealnie to się spasowało. Fajnie się w miarę to czyściło, malowało, trochę z tym roboty było. Mamy fajny podpór w punkcie tutaj obok trzymania się na dole. No i podpór tutaj, tak jak wspomniałem, tutaj jest od lewej strony, tu gdzie jest poduszka, od prawej strony jest od punktu tam przy rurze wydechowej. Zatem spisują się dobrze, sprawdzałem już, fajnie się to trzyma. Ładowność będzie też w miarę rozsądna, oczywiście nie przeładuję tego, ale będzie spoko. Zatem centralne kufry mam już zamontowane i co? Zobaczmy, jak one teraz wyglądają na stelażu. Oto one! Pamiętacie? Kto ogląda, ten wie. Były innego koloru, zresztą centralny kufer też był innego koloru, nie? Był turkusowy, teraz jest czarny. Tu były kufry wypłowiałe, czarne, a tu z tej strony były całe szare. Teraz mam pomalowane czarną farbą specjalną do plastiku. Dokładnie to jest farba APP, chyba jak już pamiętam, do błotników. Bardzo fajnie się trzyma. Oczywiście tu jest jakiś kawałeczek już od kamienia, bo prysłoł mi jest, ale tylko nie, że poszło całości, tylko delikatna dziureczka taka od farby, że widać poprzednią warstwę. No i trzymają się dobrze. Powiem Wam, że farba dobrze trzyma. Dobrze trzyma, jest odporna na zarysowania, odporna na te warunki jakieś atmosferyczne i tak dalej. Nie schodzi. I oczywiście trzeba wcześniej to wyczyścić, ale nie o tym. Zobaczcie, jak się fajnie te kufry komponują. Teraz przejdźmy do handbarów. Handbary Acerbis, jedne z najmocniejszych, jak nie najmocniejsze na rynku. Jeśli są mocniejsze, możecie mi napisać w komentarzu, z chęcią porównam, ale znalazłem na rynku po prostu bardzo, bardzo masywne, bo sam element wewnątrz metalowy, ten aluminiowy, ma 7 mm grubości i chyba z 3,5 cm szerokości, więc to jest naprawdę masywna rzecz. No i fajne też owiewki, zresztą można zobaczyć, jak fajnie wygląda z jednej strony, z drugiej strony, jak po prostu kształt tego wszystkiego, jak to się komponuje na motocyklu. Powiem Wam, że przetestowałem je przez chwilkę, wiadomo, jak każde inne rzeczy i fajnie chronią od wiatru, naprawdę bardzo fajnie chronią wiatru. Nie chcę ich sprawdzać, jak chronią od uderzeń, ale mam nadzieję, że nigdy mi się to nie zdarzy, ale jakby co, chuchać na zimne, między innymi też po to je założyłem, bo jak wiecie, coraz więcej zjeżdżam sobie z asfaltu, a to różnie bywa. Nie tylko kask, nie tylko buty, ale o dłonie też trzeba dbać. Zatem kupiłem sobie Acerbisy, nie żałuję, cenka też jest spoko, bo dałem za nie bodajże, żeby Was nie skłamać, to było 300 coś złotych.
katalogowo ponad 600, można za 400 coś wyhaczyć, a chyba 320, 330, coś w tym rodzaju dałem je, więc według mnie jedne z najfajniejszych, jakie mogłem znaleźć do tego motocykla. Oczywiście przeróbka musiała być, bo kierownica u mnie była wąziutka, 60 chyba 8, a ja mam tutaj 80 cm, więc dużo szersza, dużo fajniej się skręca i trzyma poza terenem, szybciej reaguje, ale wiadomo, trzeba było się jeszcze przyzwyczaić, a dodatkowo kierownica ma wzmocnienie, pałąk, pewnie dla hardkorowców bym tak to nazwał, ale ja tyle tak nie będę jeździł, ale warto, jak wiadomo, jakąś dziurę, wiatr czy cokolwiek, dźwignia jest większa, będzie mi to trzymać. Zatem acerbisy, naprawdę, mam nadzieję, że będą mi długo służyć, że nigdy mi się nie przydadzą na uderzenie, ale jakby co, huchać, mam nadzieję, że się spiszą. Dodatkowo wiatr, deszcz, to też bardzo ważne, żeby po prostu mi chroniło, jak będzie jakaś niepogoda, zimno, dużo będzie mi bardziej osłaniać, nie tylko manetki podgrzewane, na razie ich nie mam, ale przede wszystkim najpierw zainwestowałem sobie w handbary, po to, żeby chronić przed wiatrem, przed deszczem, jak szybsza prędkość będzie, albo jak jeżdżę, jakieś krzaczki, nie krzaczki, drzewka, uderzenia, albo nie daj Boże, nawet parkingówki w takim terenie, jak tutaj jestem, na paciaka czy cokolwiek, żeby po prostu chroniło mi łapy, nie? No i oczywiście musiałem klamki sobie dociąć, delikatnie, ale bardzo dobrze, na trzy palce mi łapy. Więc cacy, spisują się naprawdę rewelacyjnie. Zatem mam już handbary, mam nową kierownicę, Kyoto bodajże, jak pamiętam, mam zespawane stelaże centralne, mam kufry pomalowane, mam motocykl gotowy do jazdy. Zatem następne filmy, widzimy się na Finlandii. No to co, serwus i do zobaczenia do kolejnego filmu.